Już w najbliższą sobotę każdy, kto chciałby uwiecznić gorzowski amfiteatr, będzie mógł to zrobić za pomocą aparatu bądź kamery. To już ostatnia taka szansa, bowiem umowę dotyczącą modernizacji obiektu podpisano. Zanim jednak amfiteatr, niezmieniony praktycznie od lat 70., zamieni się w plac budowy w imieniu Miejskiego Centrum Kultury, zapraszamy na Photo Mamy okazję po raz ostatni zaprosić mieszkańców Gorzowa i nie tylko, e, sympatyków. E, i poniekąd y, y, właścicieli tego obiektu, y, nie tylko w sferze y, takiej mentalnej, żeby mieli okazję pożegnać się. Także zapraszamy wszystkich y, na Fotodej w sobotę 19 grudnia między godziną 12 a 15 po raz ostatni. Y, w takie oblicze amfiteatr y, pokaże. A potem będziemy czekali na tą wielką, wielką metamorfozę. Modernizacja obejmie praktycznie każdy element obiektu. Gorzowski amfiteatr będzie nowoczesny i z pewnością spełni większość oczekiwań zarówno widzów, jak i gwiazd występujących na jego scenie. Właściwie każdy element amfiteatru spotka się z modernizacją. Dotyczy to zarówno części dla widowni, jak i całego zaplecza, garderób, sceny. No i najważniejszy element to jest konstrukcja dachu, zostanie zupełnie zmieniona. Oczywiście nieodzownym elementem całego amfiteatru jest również ogrodzenie, posesja, dojazd. Także wszystkie te elementy są związane z przebudową. Podpisanie umowy jest to bardzo ważny etap, ale wieńczący naprawdę właściwie trzyletnie prace, które są procesem przygotowawczym. Zanim dotarliśmy do tego momentu, Miejskie Centrum Kultury zorganizowało po drodze pięć przetargów. Zrodziło się to oczywiście od idei, opracowania koncepcji, następnie wyboru w drodze przetargu zespołu projektowego. Następnie kolejny inżynier kontraktu, który nadzoruje w imieniu y, zleceniodawcy y, cały proces budowlany. I wreszcie ten taki urzeczywistniający moment, czyli wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie y, prac budowlanych. Łączna kwota inwestycji to 16 milionów złotych.